to było 15 sekund, które przyniosło więcej zagrożeń pod bramką Kąckiego niż... Tam się przedzierać w polu karnym Dobkowski. Zaprzepaszczenie. Może niedogodnej szansy, ale jakiegoś zalążka. Urywa się teraz Mohamed Essam. Tak, drugi raz takie wybicia na Essama. Zobaczymy, co zrobi. To jest na pewno bardzo wartościowy zawodnik, Mohamed Essam. Po lewej stronie boi tam na piłkę Magnuski, ale się jej nie doczekał. Wydaje mi się, że gracze błękitnych mają sporo miejsca przy konstruowaniu akcji. Przecież tutaj Stal powinna... Teraz Essam, świetne podanie z głębi pola do Mistrzyka, uniknął spalonego Michał Mistrzyk. Sama kapitalne, zewnętrzną częścią stopy. Tutaj widzimy jeszcze raz, że jak, w jaki sposób Stal zdobywa tego gola. Tak mało potrzeba, prawda, żeby tutaj wyjść tam na... Żeby tutaj tego zawodnika oddać, cieszyli się z tego, że może aż o dwie klasy rozgrywkowe wyżej rozwijać się w kolejnych latach. Ale to widzimy, Essam robi praktycznie co chce. Essam znakomicie, nie było w tej sytuacji po raz kolejny. Zawahanie Gutowskiego, znakomita szansa dla Stali. Znów Essam. Tak, znów Essam, no on robi naprawdę, teraz, wydaje mi się, w tym meczu co tylko chce. Chce minąć jednego zawodnika. To... Było to zgranie piłki do Flisa. Flis ratował się później przewinieniem. W taki sposób... Może nie brutalny, ale taki... Jak... No. Się dało, ale przydał się w Polsce. Tak, przydał się we własnym pokarnym Gębalski. Ale to była taka wrzutka, która właściwie nie miała prawa sprawić jakichkolwiek kłopotów bramkarzowi rywala. Essam przedziera się tam. Mohamed Essam dał się ograć w bardzo prosty. Spore problemy. Nazwałbym to nie w bardzo prosty, tylko w dziecinny sposób, bo tak to może zachować się, nie wiem, junior, ale nie. Nie... Oj, oj, oj. Walczy jeszcze Essam. No akurat jego technikę należy docenić troszkę. Tak, tutaj ośmieszył teraz. Skazałem na porażkę to, co tam Egipcjanin w narożniku robił, ta tak, centra. Tak, no, zagapiła. Dzieje się naprawdę dużo, jeśli chodzi o ofensywę Stali, tak naprawdę. Kolejna strata tego zawodnika. Ja go będę bronił, bo powiedzmy całkiem niezła była koncepcja na rozegranie tej akcji. Zobaczył gdzieś wolną strefę, no ale faktycznie to podanie go nie wybroni. Kontry stanęliby błękitni. Tak, też mi się wydawało, że ten strzał oddawał Przemysław Stelmach.